Cześć, z tej strony Mariusz. Opowiem Wam dzisiaj o czterech typowych błędach, jakie popełniają właściciele software house'ów w finansach swoich firm. Podczas konsultacji z właścicielami software house'ów zauważyliśmy cztery najczęstsze błędy, które powiela 90% naszych klientów. Opowiem Wam teraz o tych czterech błędach i o tym, jak możemy sobie z nimi poradzić. Pierwsze to niedoszacowanie stawek za godzinę. Błąd związany z niedoszacowaniem stawek za godzinę najczęściej wiąże się z tym, że nasza firma cały czas rośnie, a w związku z tym dochodzą nam koszty stałe, które nie są bezpośrednio związane z, nie wiem, świadczoną usługą dla klienta. Przez co mamy większy koszt do poniesienia jako firma i powinniśmy go wliczyć w stawkę. Właściciele, pędząc za kolejnym dealem i kolejnym, nie mają czasu zaktualizować tej stawki i się zastanowić, czy cena, po której robiliśmy kwartał temu, dalej jest dla nas rentowna i przynosi nam taki dochód, jaki byśmy sobie zażyczyli czy planowali. Drugą rzeczą jest to, że błędnie podchodzimy do ilości godzin pracy naszych pracowników, których godziny liczymy do projektu. No bo zobaczcie, jeżeli mamy 168 godzin na etat, to z tych 168 godzin tak naprawdę pracownik będzie pracował 110-120 efektywnie, a pozostałe, no właśnie, urlop, trochę wolnego, przerwa, czas na wdrożenie się do projektu. To wszystko mówi nam, jaka jest utylizacja i to również powinniśmy brać pod uwagę, jeżeli chodzi o wycenę naszej stawki. I kolejną rzeczą jest to, aby do tej stawki ująć nasz wynik na koniec roku, jakim firma czy spółka ma osiągnąć. Bo jeżeli my opieramy się na stawkach i to jest źródłem naszych pieniędzy w firmie, no to powinna również to udźwignąć. Jak możemy uniknąć tego błędu? No po pierwsze to kontrolować rentowność projektów i patrzeć, czy to, co myśmy sobie założyli, jest spójne z tym, co wyliczamy do klienta. Jeżeli rozliczamy się w formie time i material, no to sprawdzamy, czy stawka, po której my sprzedajemy, dźwiga ciężar wszystkich kosztów pośrednich naszej firmy. I tu znowu musimy sobie zabudżetować wcześniej i sprawdzać, jak dany miesiąc zamyka się w stosunku do tego, co zaplanowaliśmy. Jeżeli nasza firma mocno rośnie, czego Wam serdecznie życzę, to znaczy, że zaraz na pewno pojawią się dodatkowe koszty, które trzeba do tej stawki uwzględnić, więc to również miejmy na uwadze. No i to, co jest również korzystne, a niestety budzi opór u większości pracowników, to raportowanie czasu pracy. Jeżeli my mamy dokładnie policzone, jaki czas poświęcamy na tego klienta, na tego i mamy to podzielone na taski, my dokładnie jesteśmy w stanie wycenić w przyszłości projekty, ile nam czasu to zajmuje, jak również kontrolujemy, czy my się zamykamy w tym pakiecie godzin, które sobie założyliśmy na dany projekt. Jeżeli nie mamy w nawyku cotygodniowej weryfikacji projektów, no warto o to zadbać, bo to nasza kasa. Więc wpisz sobie teraz swój kalendarz, jeżeli do tej pory tego nie miałeś, dzień i godzinę, w której poświęcisz czas stricte na kontrolę projektów i jak to się ma do realizacji. Jak jesteśmy też przy tych wszystkich kosztach stałych naszych działalności, to zauważyliśmy, że niektórzy właściciele nie liczą swojego wynagrodzenia w tych kosztach. Patrząc na finanse firmy, jak na swoje prywatne, co raczej jest przez nas nierekomendowane. A więc jeżeli do tej pory nie miał już ustalonego swojego stałego wynagrodzenia, warto to zrobić i w ten koszt wliczyć właśnie w stawki naszych roboczogodzin. No i jak już jesteśmy przy stawkach i projektach, to zaraz nam się to łączy z drugim najczęstszym błędem, czyli ile my powinniśmy godzin wyliczyć per projekt, aby nam się to spięło. I tutaj z pomocą znowu wraca narzędzie do raportowania czasu pracy, no bo jeżeli my mamy kontrolę nad tym, jakie godziny idą naszego pracownika per projekt, na jakie zadania, to widzimy dokładnie, co się dzieje, jak się dzieje, czy to, ile czasu na to poświęcamy na dane zadanie na przykład, czy to się mieści w naszych normach, czy coś wykracza poza zakres. I tu już nakreślamy trzeci najczęstszy błąd, czyli prace dodatkowe. Zdarza się tak, że już projekt jest na domknięciu
I nagle ktoś z firmy, dla której świadczymy usługę, wymyśla, że jeszcze chciałby to, a jeszcze to. A nagle mu się wymyślił, że jeszcze coś dodatkowego. I nie jest to wliczane w koszt projektu. No i teraz, jeżeli my mamy zaraportowane przez naszego pracownika, że doszedł dodatkowy task, że wyszedł poza zakres, to mamy możliwość i narzędzie do tego, żeby doliczyć te robocze godziny, a nie puszczać to mimowolnie, bo jak sobie spojrzymy w kontekście całego roku i uzbieramy te wszystkie godziny z całego roku za prace dodatkowe, które nie liczyliśmy, to najczęściej pojawia się tam bardzo konkretna suma. I czwartym typowym błędem są metody rozliczeń z klientami. Zdarza się tak, że wchodzi nam duży projekt, który będzie się ciągnął miesiącami albo i latami i ta kasa, taka największa, wpadnie nam na koniec. I teraz co zrobić, żeby tą poduszkę swoją finansową zachować, a nie wspierać swoją poduszką pracę za klienta? I tutaj warto już na samym początku z klientem porozmawiać i ustalić zapisy umowy, kiedy mamy dany krok milowy i wystawiamy fakturę za dotychczasowe prace. No bo znowu, cash is the king. Dbajmy o to, żeby gotówka była u nas jak najszybciej na koncie, wystawiajmy te faktury z czasem i zaplanujmy te płatności już z klientem w przód za naszą wykonaną dotychczasową robotę. Podsumowując, omówiliśmy dzisiaj cztery typowe błędy, które spotykamy w software house'ach, czyli niedoszacowanie stawki za roboczą godzinę, niedoszacowanie liczby godzin per projekt, to, że nie doliczamy prac dodatkowych do faktury dla klienta oraz sposoby finalizacji, czyli co zrobić, żeby kasa od klienta była u nas o wiele szybciej. Jeżeli czujesz, że któryś z tych problemów, błędów dotyczy również Ciebie lub masz inne do omówienia, zapisz się do nas na darmową konsultację. Chętnie omówimy Twój case, Twój przypadek i zobaczymy, co możemy wspólnie wypracować. Dzięki, do usłyszenia.